Siemka wszystkim. Dzisiaj zabiorę się za budowę kurnika. Mianowicie tam u góry powstanie kurnik. Z tych deseczek zrobię ściankę. Tu będę musiał wszystko po wykręcać. Tu bateria mi się ładuje. Teraz następna sprawa. Króliki zostaną przesadzone do innych klatek. To od góry zostanie zlikwidowane. Tak jak mówiłem, to od góry, to podest zostanie zlikwidowany. On pójdzie niżej. Tutaj jedna deska zostanie przedłużona. Będzie podest dla kur i w środku grzęda. I tu kurki będą sobie siedzieć, a na dole na wiosnę, gdzieś w maju, będą kaczogęsi. Więc co, ja zabieram się za rozbieranie tego i będziemy się widzieć w trakcie pracy. Oderwałem sobie te ścianki tutaj. Jeszcze ten kołeczek od góry. I teraz będę deseczki tam zabijał bokiem. Tu te blachy, to wszystko to muszę powywalać. Ja wiem, jak tu siedzi. No i co? Teraz zabieram się za przykręcanie tych boków klatce. Ściankę już zrobiłem. Tak to wygląda. Zastanawiam się, czy jeszcze jednej deski tu nie dodać. Ale trochę będzie bramkę ciężko zamykać. Jeszcze zobaczę. Tutaj wyściągałem bramki. To zdemolowałem jedną przegrodę od góry, jak widzicie. To jeszcze będę musiał pomalować wapnem. I co jeszcze? To przedłużyć. Tak na długość jeszcze dwóch desek, myślę. Tu dołożyć dwie deski, żeby to było więcej miejsca tam. No i tak gdzieś dotąd. Tu i tu założyć z powrotem bramki. Porobić grzędę kurom. No i tak to by wyglądało. Jak na razie pomału się robi. Tu jest brudno wszędzie, ale to ja mówię, będę malował. Więc będzie ładny. Dobra, ja zabieram się dalej do roboty. Przedłużyłem właśnie sobie podłogę. Jak widzicie, ścianka zrobiona. Pozostało mi no tu takie drążki dać bokami, aby zamontować bramki. No i co? Wymalować. Ale malowania nie będę nagrywał. Jutro sobie wymaluję. Zrobię sobie jeszcze dzisiaj grzędę. No i to by było wszystko. Także zabieram się za te boki, za bramki. I grzędę jeszcze. No i na dziś już koniec. Gotowe. Drzwiczki pozamontowane. Te od góry nie będą się raczej otwierać. Otwierać się otwierają, ale nie będę ich raczej używał. Tutaj jedynie te otwieranie. W środku grzęda. Cztery podesty. Tak to wygląda. No i jeszcze mi zostanie wymalować z tyłu ściany, paliki. I tutaj rozwiązanie mam,
Jak będę chciał gruj wywalać, to wystarczy, że podniosę. Coś się popsuło. O. Podnoszę, zgarnuję gnój i automatycznie upuszcza się na dół. Więc tak to by wyglądało. Taki prowizoryczny kurniczek. Tu sobie kury będą siedzieć. A kaczogęsi jak będą, będą przebywały na dole. Więc co? Na dziś to już tyle. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapeczkę, komentarz, subskrypcję. I do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej, niech się darzy.